To był bez wątpienia bardzo dobry sezon dla wileńskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Wszystkie akcje PCK-u, a było ich niemało, zakończyły się bez wyjątku znakomitym rezultatem. Na specjalnej uroczystości, która w miniony piątek odbyła się w auli pierwszego ELO, nagrodzono najlepszych z najlepszych. Uchwałą kapituły odznaki honorowej w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżnieni zostali odznaką honorową czwartego stopnia Jarosław Pęciak, wieloletni społeczny instruktor młodzieżowy PCK oraz trzeciego stopnia Leszek Wolniaczyk, wieloletni działacz Polskiego Czerwonego Krzyża. Od roku 2000 pełni funkcję opiekuna Szkolnego Koła PCK, koordynator do spraw honorowego krwiodawstwa i szkoleń z udzielania pierwszej pomocy w Zespole Szkół nr 3 w Wieluniu. Naprawdę byłem zaskoczony, do teraz w sumie jestem zaskoczony, nie mogę wyjść z podziwu, że jednak w sumie aż nie wiem, co powiedzieć dokładnie. Bo jest to odznaka za, przypomnijmy jeszcze raz. Za działania lokalne. Współpraca z PCK-iem tutaj w Wieluniu trwała chyba bardzo długo, prawda? Kilka lat. W sumie zaczęło się od pierwszej pomocy, a później tutaj, żeby tutaj nadal pomagać, stworzyłem stronę Wieluńskiego Czerwonego Krzyża. No i w sumie ta strona jest dość popularna. Zauważyłem, że dużo osób nadesłało informacje z kraju, że strona się naprawdę podoba. No i to były życzliwe słowa. Widać zresztą po licznikach odwiedzin, że ta strona po prostu jest odwiedzana, z czego jestem bardzo dumny. Jestem bardzo dumny i zaszczycony, że zostałem wyróżniony za współpracę z PCK Wieluńskim. Jeśli byśmy to wzięli w takich kategoriach rywalizacji, no to zespół szkół numer 3 miażdży wszystkich dookoła tutaj w tym zakresie. No staramy się w tej konkurencji wypadać jak najlepiej. Mimo, że jesteśmy małą szkołą, to myślę, że udaje nam się ta konkurencja. Zapytam, jak to się robi, jak się motywuje tę młodzież? No na pewno trzeba ich zachęcić na początku. Trzeba też dać przykład własny i myślę, że jak zobaczą, że naprawdę czasami niewielkim wysiłkiem można dużo pomóc, to ich to zachęca. Jak widzą, że ta pomoc nie idzie na marne, że ona gdzieś tam procentuje, to wtedy chętnie się w to angażują i później jakby to już się samo kręci. Nie obyło się też bez podsumowania bardzo ważnej akcji PCK, Gorączki Złota. Liderem w zbiórce złociszy ponownie okazało się przedszkole numer 2. Udało nam się poprzez te 10 lat pozyskać 5 ton monet na kwotę 54 tysiące złotych i zorganizować letnie wypoczynki dla 175 uczniów na kwotę 107 078 zł. Czyli jak Państwo widzą, aspekty tej akcji Gorączka Złota ma wymiar nie tylko wychowawczy, lecz również uwrażliwia dzieci i młodzież na krzywdę drugiego człowieka i pozwala realizować jedno z zadań PCK, jakim jest organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin biednych. Ale to jeszcze nie wszystko. Innym zadaniem statutowym PCK jest popularyzacja honorowego krwiodawstwa. Inicjatywą promującą i popularyzującą tę ideę, jak również odnoszącą wymierne efekty w środowisku młodzieżowym, jest czynny udział szkół z naszego rejonu w turnieju Młoda Krew Ratuje Życie. Do 8 edycji turnieju zgłosiło się 9 szkół ponadgimnazjalnych. Cieszy fakt, że z każdą kolejną edycją turnieju wzrasta jego popularność, a co za tym idzie, liczba szkół biorących w nim udział, jak również ilość krwi oddanej przez uczniów. Na uroczystym spotkaniu podsumowano ponadto rejonowe edycje konkursów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych. Konkursy przebiegały w zakresie profilaktyki nikotynowej, antytytoniowej. Mamo, tato, nie trój mnie dymem. Jest to taki temat bardzo ostatnio głośny. Wiemy, że wiele rzeczy się zmieniło w naszej przestrzeni publicznej. Obowiązuje znowelizowana ustawa. Wiemy, że już w wielu miejscach właśnie publicznych jest zakaz palenia. Jakby powiedzmy zdrowie jest na pierwszym miejscu i jakby możemy czystym powietrzem oddychać w wielu instytucjach i w wielu obiektach publicznych i z tej dziedziny pojawił się taki konkurs. Nagrody książkowe w konkursach profilaktycznych, a było ich naprawdę sporo, ufundowało Starostwo Powiatowe.